Zakład Wodociągów i Kanalizacji dołączył do nielicznych firm wodociągowych w Polsce, które posiadają możliwość przeprowadzenia dezynfekcji posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z zastosowaniem ozonu. Takie możliwości daje zakupiony w połowie 2019 roku mobilny zestaw ozonujący SPID. W ubiegłym roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył wielką inwestycję związaną z modernizacją oczyszczalni ścieków, stacji przepompowni ścieków oraz wybudował kompostownię osadów ściekowych. A w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa odbiorcom, zakład zakupił też mobilny system do dezynfekcji i płukania ozonem sieci i urządzeń wodociągowych SPID. W czasie eksploatacji istnieje od czasu do czasu taka konieczność przepłukania, wydezynfekowania sieci, zwłaszcza po awariach wodociągowych. Żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym odbiorcom, postanowiliśmy o zakupie tego urządzenia, dlatego że umożliwia ono dezynfekcję ozonem wytwarzanym z powietrza, zastosowaniem powietrza, z którego czerpiemy tlen i elektryczności. SPID bardzo dobrze sprawdza się w praktyce. Nasze urządzenie już było zastosowane na naszej sieci, ale przede wszystkim taki poważny test przeszło w Warszawie. Co prawda tam służyło do dezynfekowania ścieków podczas awarii kolektora sanitarnego. Jest to mobilny sprzęt. W jakich obiektach może być wykorzystywany? Umożliwia nam to dojazd do praktycznie każdego zakątka miasta i dezynfekowania każdej sieci, ale również możemy dezynfekować baseny, niecki basenowe, koła samochodów, pomieszczenia w każdym zakątku naszego miasta.